Witajcie! Albo jak to woli, halo baza! Dzisiaj jestem z wizytą u kolegi Guli Yamaha, taki kanał polecam ze swojej strony. Ładujemy obornik zatorem 4718, bardzo fajny zatorek, słuchajcie, niemal identyczny jak 60, silnik trzycylindrowy. Taka akcja, no i ładunek obornika do chłopaków. Tutaj przy okazji przyjechali też po sąsiedzku Ursusem C355, ale 60 napisane. No bo wiadomo, nie? Ale też ładny ciągnik. Fajna kabina przestronna, słuchajcie. Co to jest naglak? No ciekawy jestem, może i taką kabinę bym wziął. Co myślicie? No ale tu mamy, słuchajcie, załadunek. Przy okazji młody pomaga na całego. Tutaj już była akcja taka, że musi być w ciągniku i koniec. Przy okazji, czekajcie, ja przejdę, póki jest załadunek tutaj z tyłu. No i czym się kolega tutaj zajmuje? Koniki, tam dalej wam pokażę później. O, nagrywam telefonem, więc fajnie mogę zbliżyć, no także to jest ekstra. Mam niedaleko, w sumie mówię, podjadę. No i co, szykuję się powoli do wyjazdu do Niemiec, bo jutro jedziemy, dzisiaj jest sobota. W każdym razie, co chciałem wam jeszcze powiedzieć. Nagrywam telefonem, bo bateria w kamerze padła. Jak tutaj załadujemy, słuchajcie, te dwie przyczepy, to pokażę wam bliżej konie. Piękne sztuki. No, koniki podeszły, słuchajcie. Wszystko sobie lata biega. O. W sumie jest ich 5. Kurczę, blade, nie mam podejścia do takich zwierząt. Nie wiem, jak to się obsługuje. Gdzie jest kierownica i hamulec ręczny. Ale piękne sztuki. Ten jest bardzo ładny, taki siwy. Tutaj biały. Nie wiem, co to za rasa. Ale mam nadzieję, wszystkiego się dowiemy. No słuchajcie, wizyta u Grześka z kanału Guli Yamaha się zakończyła. Trochę nie ponagrywałem tam, bo jakoś tak się zagadaliśmy. No a potem, jak to wiecie, jak to samo życie. W każdym razie przyjechałem jeszcze na pole zobaczyć tutaj to, co jest, to co trzeba będzie jeszcze ogolić, że tak powiem. Woda sobie powolutku tutaj płynie. Ten przepust z kolei tutaj jest w kiepskim stanie, jak go widzicie. Nie wiem, czy to kamera pokaże. On jest zatkany, absolutnie tutaj się nic nie będzie działo. No ale tak teraz patrzę. Tu jest granica. No to trzeba będzie się tutaj przejść po tym. Jakoś może, nie wiem, z tej strony koparką podjadę i z tej strony może będę kopał. Bo tu jeszcze, słuchajcie, tu jest tak zakrzaczone, że nie wiem, co ja tutaj bym, jak ja bym to miał zrobić z tej strony. Może ten kawałek tak, ale nie tamten. No i słuchajcie, o, patyk? A czemu patyk tu jest? Czyżby tu Jarek granicę słupek znalazł? No.
No nic tu nie czuję, żeby tu był jakiś beton. A być powinien. No gdzieś tu, nie wiem gdzie. Chyba, że gdzieś tu w krzokach. To też jest możliwe. W każdym razie noż ty. Zakładam kamerę i jedziemy zobaczyć. Być musi. No nie wiem, gdzie on jest. O, tutaj będę musiał właśnie jeszcze do lasu pójść, żeby oni ten przepust zrobili. Bo on jest tutaj lipny. O, żeś ty. A tu widzicie, woda jest. I tutaj droga prowadzi, żeby się tylko nie zakopał. Wybrałem na wycieczkę, niech to drzwi ścisną. No i widzicie, tak wygląda ta robota. Teraz ten rów tak samo będę musiał czyścić. Nie wiem, po co ten wałek łazi. O Boże, to nie... To nie to, pomyliłem wajchy jak zwykle. O, dobra. Nie kręci się. No w każdym razie tak, to pole jeszcze trzeba tutaj będzie wyczyścić. No i tutaj widzę, że woda stoi, znaczy stoi. No napłynie tutaj, nie? Ale ten... Tu była jeszcze taka zastawka zrobiona z jakichś gałęzi, nie wiem z czego. No ale teraz to tu jest rzeczka, słuchajcie. O, dren widać. Trzeba będzie go poprawić. I tak się przejść po całym tym i sprawdzić te dreny, w którym miejscu są. I na pewno, nie wiem, czy wy widzicie ten dren w tamtym miejscu, tam. I w tym momencie no też to wszystko poudrażniać, porobić, no bo samo się nie zrobi. Tam nie będę jechał, bo to nie ma sensu. Nie przejadę tam nigdzie. Obracać się tutaj też nie ubrócę, bo stanie mi bokiem maszyna, znaczy koła. Więc na wstecznym to zrobimy.
No przyznam się wam szczerze, że tędy jeszcze nie jechałem. I tutaj gdzieś jest granica w tym miejscu. Gdzieś tutaj, ale gdzie ona jest, niestety nie umiem wam powiedzieć. To po tej stronie w każdym razie gdzieś byłem u geodety. Żeby jakoś okazał tę granicę z powrotem. Ale nie ma chęci do współpracy. Patrzę się, rozglądam, czy może jakiś żółty jeleni tutaj są. Widać, że przejście zwierzęta mają. Ale nic nie widać. Drzewa, co kopałem, i spójrzcie, tutaj woda no się podniosła chyba trochę, ale jeszcze nie, chociaż nie, tu widać, że zeszła, natomiast ona tak jakby stanęła, a ja wam zaraz pokażę dlaczego, bo tutaj płynie bardzo powoli. Ale tutaj to jest grząsko. A się wypchałem. Jak ja stąd wrócę, to ja nie wiem. O. Aha, i ona tutaj przepływa. Bo tam nie mogłem tego podkopać i ona tutaj, widzę, no to jest dobrze, to trzeba będzie tylko to drzewo usunąć, oczyścić rów.
Ale płynie tu w każdym razie. Tam ona troszeczkę zwolniła. O, żurawie. Widać? Tu już jest górka, to jest lepiej. Ale zobaczcie, jak mocno woda zeszła, opadła. Także jak macie takie pola, to wam poradzę tylko tyle, żebyście zawsze jeździli przy rowach. To jest najbezpieczniej. W sensie, że się nie, mała możliwość jest zagrzebania się. No tu woda trochę zwolniła, ale też opadło z 15 cm. Zobaczmy, co tu się dzieje. No trochę tego bajzlu wyleciało. Trzeba będzie to jeszcze podrównać, ale idzie. No przecież tego nie było widać, tego przepustu tutaj w ogóle. Płynie. Płynie, oj, się oczyścił jednak. Nie całkiem, ale dosyć. No tam są, jakąś rybkę widziałem przed chwilą. To możliwe? Aha, bo tu się, widzicie, zielsko takie nategowało. I zaraz znowu będzie zapychać. O, i popłynęła mocniej. O. Od razu widać. No to trzeba, bo czuję tam, że jest takie dziadostwo. Tu już jest elegancko. To się przeczyściło. O, widzicie? I to znowu trzeba będzie to podebrać, bo patrzcie, ile tego mułu stąd wyszło. Prawie cały. Aha, bo widzicie, już się nowymi bajzlami zapycha. No niestety, trochę to będzie trwało, ale to trzeba, innego sposobu nie ma. Niestety. No to tyle z dzisiejszego filmu. Teraz trzeba się tylko obrócić. To tutaj, tu się obrócę, bo wjadę tutaj trochę do przodu, tu do tyłu i pojadę tam, bylebym się tylko tam nie zakopał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!